Zaczynam od rogalików, bo nie mogę się ich doczekać. Przygotowałam już sobie ciasto. Mamy tutaj mąkę, proszek do pieczenia, śmietanę, margarynę, cukier. Teraz muszę to wszystko rozwałkować, pokroić na równe kawałki, przełożyć dżemem i mamy to. W przepisie autor specjalnie się nie rozpisał, więc będę to robiła zupełnie na czuja. To są moje pierwsze rogaliki. Coś tam podejrzałam też na YouTubie, że na przykład warto podzielić sobie to ciasto na parę części, więc ja właśnie tak zrobię. Nie wiem, czy tej śmietany nie jest za dużo, szczerze mówiąc. Zobaczymy, co mi wyjdzie, ale w razie czego możecie dodać jej trochę mniej niż jest w przepisie. Nie mam deski do rozwałkowywania ciasta, ale mokra ścierka pod deską do krojenia też powinna dać sobie radę. Mówię to, jakbyście też nie mieli deski do krojenia, też do rozwałkowywania ciasta. Zaczynam. Lubię, jak kupuje się takie rogaliki w cukierni i jest tego dżemu tak mało, więc dam dużo i nie wiem, najwyżej wypłynie. Trudno, musi być smacznie. Dobra, chyba jednak troszkę poodbieram niestety. No to już widzicie, nic dziwnego, że w cukierniach sprzedają tak niesmaczne rogaliki, po prostu to wszystko się nie mieści. Od dzisiaj możecie być mi wdzięczni. Znacie już powód. Nikt nie oszczędza na dżemie, po prostu to wypływa. Wyszło około 40. Jak widać, każdy jest innej wielkości. Niektóre są ładne, niektóre są bardzo brzydkie. Na przykład te pierwsze, do których dałam zbyt dużo dżemu, chociaż mam nadzieję, że będą w związku z tym pyszne. Wkładam pierwszą blachę, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dziś przedwiośnie, więc szaro, ponuro, nieciekawie, no ale przynajmniej się pomalowałam. Pomyślałam sobie, że mówiąc o przedwiośniu, muszę koniecznie poruszyć temat filmu. Dlatego, że w waszych rozprawkach bardzo często pojawiają się kłamstwa. A to dlatego, że oglądacie ekranizację zamiast przeczytać lekturę. Udowodnię wam to na podstawie 10 przykładów, które sobie wypisałam. Jest ich dużo więcej, ale wydaje mi się, że te właśnie są najważniejsze. Pierwszy przykład. Jadwiga przegląda zdjęcia. Widzi tam dwa cienie. Swój i Gajowca, jak się oczywiście później domyślamy. Czegoś takiego nie ma w książce. Od razu pokażę wam tutaj też drugi fragment, kiedy Cezary pod koniec filmu przegląda szufladę w biurku Gajowca i wyciąga podobne zdjęcie. Absolutnie nie ma mowy w lekturze o żadnym zdjęciu. Kto to jest? Pokażę wam jeszcze jeden fragment, który akurat jest zgodny z treścią lektury, ale mimo to bardzo często w rozprawkach pojawia się jakieś kłamstwo na ten temat. Dlatego, że Cezary doniósł na swoją matkę tylko raz i rzeczywiście rewolucjoniści przyszli wtedy i zabrali majątek. Natomiast, kiedy kobieta pomogła księżnej Szczerbatów-Mamajew i jej córkom, wtedy Cezary nie donosił i tak też jest w filmie. Także pamiętajcie, on doniósł tylko raz. Całe życie ojca, cały dorobek ojca. Wstyd. Wstyd, jeszcze raz wstyd! Kolejne kłamstwo to ucięty palec. Nie. W lekturze
rewolucjoniści ściągają obrączkę i przy tym zdzierają też skórę, bo ten palec jest tak zesztywniały, że nie da się inaczej wykonać tego procesu. Ktoś jej zabrał ślubny pierścionek. Ktoś to zrobił, ktoś jej uciął palec. Pominięto, a właściwie przeinaczono losy walizki. Rzeczywiście, Cezary i Seweryn odbierają walizkę w Moskwie od dawnego przyjaciela, ojca. Jest aspiryn. Jezu, jak matka tej książki szukała. Dziadek Kalixt Baryka, wyprawa Solowijówka, granica Rosji i Austrii. W rzeczywistości walizka ginie w Charkowie, kiedy Seweryn i Cezary chcą ją oddać na przechowanie. Jest tam aspiryna, są czyste koszule i jest pamiętnik dziadka Seweryna, Grzegorza Kalixta. To wszystko ginie. A co się dzieje w filmie? Kiedy Seweryn umiera, ksiądz oddaje Cezaremu książkę. I nie wiemy, co to za książka, ale możemy domyślać się, że jest to właśnie ten pamiętnik. Absolutnie nie. Wypadło mu. Rozmowa Laury z Cezarem w Odolanach. Laura mówi: nie na darmo dali panu virtuti. Co? Nie ma żadnej mowy o czymś takim. Ona oczywiście nawiązuje do wojny polsko-bolszewickiej, w której Cezary brał udział na chwilę przed przyjazdem do Nawłoci, 1920 rok. Ale nie wiemy nic o tym, żeby dostał jakieś odznaczenie. Nie na darmo dano panu virtuti. No i końcówka. Po spotkaniu z robotnikami Cezary widzi się z Laurą, nie z Gajowcem, tak jak jest to pokazane w filmie. Gajowiec w filmie oddaje mu książkę. Znowu możemy przypuszczać, że jest to książka, pamiętnik dziadka Kalixta. No jak, skoro zgubiona została w Charkowie? Zostawiłeś tu u mnie. Cezary został zastrzelony. Absolutnie nie. W powieści Żeromski zostawia otwarte zakończenie, byśmy mogli dopowiedzieć sobie pewne kwestie. Przeczytam wam ostatnie zdanie, bo już sobie przygotowałam. Baryka wyszedł z szeregów robotników i parł oddzielnie, wprost na ten szary mur żołnierzy na czele spieconego tłumu. Zresztą powieściopisarz planował napisanie kolejnej części wiosny. Tyle, że umarł. Padło przedwiośnie, padła wiosna, więc już tłumaczę, o co chodzi z tytułem. W takim dosłownym znaczeniu jest to po prostu pora roku, w której Cezary dociera do Polski z Baku. Pokażę tutaj mapkę wszystkich jego przystanków. Warto zapamiętać te miejscowości. Jest to też pora roku, w której Cezary dociera... dołącza do manifestacji robotników. Jest to ostatni rozdział. W symbolicznym znaczeniu jest to okres kształtowania się kraju, który dopiero co odzyskał wolność, niepodległość, ale też okres dojrzewania głównego bohatera. To jest jego taki młodzieńczy czas. Rogaliki dochodzą, więc zdążę jeszcze powiedzieć coś o kontekstach. Chyba jednym z ważniejszych tutaj jest kontekst rewolucyjny. No i uwaga, Żeromski nigdy nie był w Baku, Charkowie, Moskwie. Mimo to opisał świetnie ten proces. Uwaga, on też nigdy nie był świadkiem rewolucji. O tym wszystkim dowiedział się od dwóch Polek, które stamtąd uciekały i z ogromną precyzją wszystko mu opisały. Także Cezary stanowi taki konstrukt ich opowiadań i tego, jak zrozumiał to wszystko Żeromski. Nic więc dziwnego, że młody chłopak, który przeżył tak straszne wydarzenia w Baku, nie chce, żeby ponownie taki proces miał miejsce w Polsce. Przypomnijmy sobie, co najbardziej wstrząsnęło nim w Baku.
to była kradzież obrączki jego matki i ten właśnie nadszarpnięty palec, ale też ciało pięknej Ormianki. Dobra, powiem wam jeszcze to. W filmie jest pokazane, że on niby kocha jakąś Ormiankę, są parą, latają jakąś maszyną latającą, absolutnie tego nie ma. Ale dobra, już pomijam film, to już sobie w jakiś sposób omówiliśmy. Aby wzmocnić przekaz, Żeromski bardzo dokładnie obrazuje brutalność rewolucji. Przeciwstawiony jest temu w pierwszej części utopijny obraz szklanych domów, czyli taki wyraz nadziei Seweryna Baryki. Mamy też kontekst utopii w pierwszej części. Polega on na doskonałym życiu wszystkich warstw społecznych, na lepszym życiu robotników, ale nie dzięki krwawej rewolucji, a dzięki wynalazkom, dzięki urzeczywistnieniu różnych pomysłów ekonomicznych. Przytoczę wam tutaj cytat Seweryna. Rewolucją istotną i jedyną jest wynalazek. Rewolucją fałszywą jest wydzieranie przemocą rzeczy przez innych zrobionych. Tę powieść określa się jako polityczną, ale nie zapominajcie, że jest tu też mnóstwo kontekstów moralnych czy społecznych. Ja jednak powiem coś jeszcze o tym politycznym. Mimo ogromnej euforii, radości z powodu odzyskanej niepodległości, Polacy mieli też obawy. A to dlatego, że społeczeństwo było bardzo podzielone pod względem politycznym. Zaraz zamieszczę fragment artykułu, który tę kwestię porusza. Warto zwrócić jeszcze uwagę na nazwę Nawłódź. Nie ma takiej miejscowości na mapie Polski. Żeromski informuje, że leży ona niedaleko Częstochowy. W rzeczywistości jest to nazwa rośliny, która jest stosowana w leczeniu, a w dużych ilościach szkodzi. Co to wszystko oznacza? Cezary, który wcześniej był tak podatny na hasła rewolucyjne, a teraz objada się rogalikami, których ja zaraz też spróbuję. Ten młody człowiek musi po prostu skonfrontować się z różnym towarzystwem w różnych miejscach. Zauważcie też, że akcja rozgrywa się jesienią. Nic nie rodzi się do życia, wszystko ginie, wszystko umiera. Ci ludzie są zresztą tacy ospali, rozlaźli, tylko jedzą i balują. Zupełnie inaczej jest w Chłodku. Tam chłopi zaharowują się. Ostatnia nazwa, Wiatr od Wschodu, ma ostrzec przed komunizmem, przed tą wschodnią ideologią, która znalazła wśród Polaków wielu zwolenników, m.in. Antoniego Lulka. Dobra, czas na pieczenie dobiegł końca. Idę zobaczyć, jak się mają rogaliki, bo już się nie mogę ich doczekać. Słuchajcie, nie bójcie się dawać dużo marmolady. Nie wyglądają tak źle. A myślę, że będzie to bardzo smaczne. Próbuję. This is good. This is really good. What is this? A weed rat. Rotisserie style. No kidding. Idę po kawę. Oh, this is delicious. To połączenie jest wspaniałe. Powiem wam coś jeszcze o bohaterach. Poza kwestiami politycznymi, Gajowiec i Lulek są przeciwstawieni Cezaremu jeszcze w jednym. Oni nie mają swojego życia prywatnego, a przynajmniej my nic o tym nie wiemy. O ile przekonania Gajowca pokrywają się w pewnej mierze z przekonaniami Żeromskiego, to przekonania Lulka, komunistów, raczej nie. Dlatego, że Żeromski nie miał specjalnie wiedzy na ten temat. Przemówienia, które słyszymy na zebraniu w jednej z ostatnich scen, zostały zaczerpnięte z nielegalnej publikacji KPRP i są autorstwa Czesławy Grosserowej i Stefana Królikowskiego. Jeśli dopiero zabieracie się za czytanie tej lektury, proszę, zwróćcie uwagę na narrację. Początkowo ta zewnętrzna rzeczywistość jest bardzo obszernie opisana. Jednak z biegiem czasu narrator poświęca coraz więcej uwagi przemyśleniom bohaterów. To dlatego w trzeciej części Wiatr od Wschodu mamy tak nieprecyzyjny czas i przestrzeń. Te kategorie zostają nieco pominięte na rzecz przemyśleń głównych bohaterów, tych kwestii politycznych. Skoro zaczęłam mówić o narracji, to warto byłoby
powiedzieć, jaką narrację mamy w każdej z tych trzech części. W pierwszej jest to narracja auktorialna, a więc narrator jest wszechwiedzący, wie dużo więcej o świecie zewnętrznym niż bohater. On często dystansuje się do postaci. W tej części mamy też cechy stylu gawędziarskiego. W drugiej części przeważa narracja personalna, subiektywna. Te relacje bohaterów często przybierają cechy mowy pozornie zależnej. Jest więc to taka mieszanka narracji odautorskiej z wewnętrznymi przeżyciami bohaterów. Uwidacznia się ona zwłaszcza we fragmentach o wymowie ideologicznej. W narracji personalnej narrator nie wywyższa się ponad bohatera, nie wykazuje jakiejś większej wiedzy. To dlatego Nawłoć poznajemy tylko w takim zakresie, w jakim poznaje ją Cezary. Kiedy wyjeżdża do Chłodka, nie mamy pojęcia, co dzieje się w majątku obok. Trzecia część jest polifoniczna. Autor daje dojść do głosu wszystkim bohaterom. Gajowiec, komuniści, Baryka mają takie samo prawo głosu. Każda opinia została szeroko przedstawiona i poddana krytyce pozostałych bohaterów. Akcja rozgrywa się w ciągu 10 lat, od 1914 do 1924 roku. Taka okrągła liczba zdarzała się już Żeromskiemu wcześniej, choćby w syzyfowych pracach, tam też akcja trwa 10 lat. Łatwo zapamiętać, że Czaruś urodził się w 1900 roku. Choć narrator nie podaje tej daty, to wiemy, że wraz z początkiem akcji Czaruś ma lat 14. Ciekawy jest czas ostatniej części, ponieważ można by przypuszczać, że od wyjazdu Cezarego z Nawłoci do spotkania w Warszawie z już zamężną Laurą minęło parę miesięcy. Nawet zostaje to podkreślone w książce. Tyle miesięcy. Natomiast właśnie to tyle obrazuje nie 3 miesiące, a 3 lata. Dlaczego? Trzeba się dokładnie wczytać. Przeanalizujmy sobie czas we wszystkich tych częściach, o ile to możliwe. Akcja w Baku to lata 1914-1918, czyli czas trwania I wojny światowej. W 1917 roku miała miejsce rewolucja październikowa w Rosji, która rok później dotarła do Baku. Toczy się też nieustający konflikt azersko-ormiański. W 1918 roku Polska odzyskuje niepodległość. Nie wiemy, ile czasu zajęło Sewerynowi i Cezaremu, a właściwie tylko młodszemu z nich, przebycie całej podróży z Baku do Polski, gdyż narrator informuje tylko, że minęło parę tygodni tu, parę tygodni tam. Kolejna istotna data zawarta jest w drugiej części. Cezary przyjeżdża z frontu, z wojny polsko-bolszewickiej. Jest jesień 1920 roku. Przebywa tam parę miesięcy, a z ukochaną rozstaje się przed Bożym Narodzeniem, które spędza w Chłodku. Tam siedzi 2 tygodnie i powraca do Warszawy. Wiatr od wschodu. Kiedy Cezary wraca do Warszawy, jest styczeń 1921 roku. Wiemy, że przez 3 miesiące nie musi płacić koledze za wynajem, bo ten zainteresował się jego frakiem. Potem główny bohater pracuje dla gajowca. Z Laurą spotyka się w marcu, ale 3 lata później, bo w międzyczasie jest jeszcze mowa o wysadzeniu prochowni w Cytadeli w Warszawie. To jest październik 1923 roku. Być może Żeromski celowo nie opisuje tego czasu tak precyzyjnie, by czytelnik nie powiązał tej manifestacji z jakimś konkretnym wydarzeniem. Nie wiem, czy wiecie, ale Żeromski był publicystą i występował publicznie. Swoje przemyślenia na temat kondycji społeczeństwa przed odzyskaniem niepodległości, a zwłaszcza już po tym wielkim wydarzeniu, kierował do każdego. Do robotników, chłopów, inteligencji czy polityków. Jednak ta powieść nie zyskała sobie fanów. Początkowo ludzie upatrywali w Cezarym bolszewika, więc coś im się gryzło. Tutaj Żeromski kreuje zupełnie nowego bohatera. Pewnie nie pamiętacie lektur, które były jeszcze przed laty, Siłaczka czy Ludzie bezdomni. Tam ci protagoniści dobrowolnie skazują się na samotność. Oni są takimi męczennikami. Natomiast Cezary zupełnie inaczej. On podejmuje działanie, by spełnić swoje pragnienia. Chce ucieleśnić jakoś te swoje przekonania. Jego więź z ludem jest bardzo mocna.
Można by się zastanawiać, dlaczego on w ostatniej scenie przystępuje do manifestujących. Przecież chwilę wcześniej na zebraniu w jakiś sposób się im przeciwstawiał. Być może spowodowane było to takim bardzo przykrym spotkaniem z Laurą. Myślał, że zostanie przez nią zaproszony na schadzkę, a niestety było to ich rozstanie. Tak więc to przystąpienie do manifestacji może miało na celu wyrzucenie z siebie tych bardzo trudnych emocji. Może też Cezary utożsamiał się dzięki temu jeszcze bardziej z ludem. Zupełnie inaczej przedstawiony jest Szymon Gajowiec, wiceminister Skarbu Państwa, który pozostaje romantycznym samotnikiem. To jego mitologizowanie polityczne plus utopijna wizja ojca Cezarego stanowiły dla głównego bohatera bardzo szkodliwe działania. Na zakończenie musi pojawić się oczywiście fragment o rogalikach. Maciejunio, dostrzegłszy rannego gościa na sofie, zafrasował się, zamartwił, o mało nie płakał. Jakże to? Jeszcze śniadania nie ma na stole, a gość, taki gość, paniczów największy przyjaciel, czeka. Zakrzątnął się, zabiegał jak fryga, aż podskakiwał w pośpiechu. Wnet napędził do tej sali bosych pokojówek, jakichś małych podręcznych piotrków i florków. Nakryto stół i piorunem wniesiono koszyki z chlebem żytnim, z bułkami własnego wypieku, z suchymi ciasteczkami i rogalikami. Maciejunio własnoręcznie naznosił słoików z miodem, konfiturami, konserwami i sokami. Tu postawił masełko, tam rogaliki. Pod siwym, przystrzyżonym wąsem uśmiechał się, spoglądając na pewien słoik, który nieznacznie wskazywał i coś ośmielał się szeptać z cicha na jego wielką, bardzo wielką pochwałę. Cezary przysiągł mu oczyma, iż odwiąże opakowanie słoika i skosztuje, a nawet sięgnie dokumentnie do wnętrza. Żegnam się z Wami już następnego dnia, ponieważ moja urocza 4-letnia sąsiadka nie pozwoliła mi na skończenie pracy wczoraj. Jednak uważam, że i tak była całkiem łaskawa. Powiem tak, rogaliki smakowały wszystkim, nawet następnego dnia. Co więcej, moja sąsiadka, przychodząc wczoraj obok drzwi, powiedziała: ale pięknie pachną te naleśniki. Uważam, że to całkiem niezły komplement. Proporcje w przepisie są ok, jedynie do ugniatania kul dodałam trochę mąki. Myślę, że nic więcej nie trzeba zmieniać. Dziękuję, że wytrwaliście do końca, a skoro zrobiliście już tak dużo, to poproszę Was o łapki w górę, subskrypcję. Jeszcze nigdy tego nie robiłam, więc dziś zaszaleję. Dzięki i do zobaczenia. Pa!